Wakacje. Znowu są wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje znowu są. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. A moi nie wyjechali i siedzą w wodzie. Nawet na plażę im się nie chce wyłazić od czasu jak pewien ślimak wysechna wiór. Można by powiedzieć, taka karma. Przeważnie sucha. Firmy. Nie, kilku firm i to pomieszane ze sobą, taki miszmasz. Sam robię, kupuję i miażdżę w łapskach spracowanych na mniejsze, żeby każda ryba miała coś dla siebie. Czy coś z tego mam? Mam, alergię na dafnie. Kicham po miażdżeniu tego pokarmu tak, że ryby myślą, że jest burza i się mnożą. Ale czego się nie robi dla swoich pociech? Pociech to całkiem smaczny grzyb, szczególnie jak nie ma innych. Taka pociecha po borowikach. Jeden z widzów ostatnio zapytał mnie, czy jestem zupełnie normalny, żeby rzęsę zbierać pinzetą. Nie wiem czy jestem, ale wybieranie rzęsy w ten sposób było tylko żartem. Sposób na rzęsę prezentuję obecnie na ekranie. Dlaczego tak, a nie siatką? Można siatką, jak nie ma się kilograma roślin pływających lub rozkładających liście na tafli wody. Przy okazji nie łapią się co chwilę jakieś ryby, które potem trzeba wypuszczać z siatki pełnej rzęsy. A tu łatwo, przyjemnie i można potrenować prawa fizyki. Serio, tak właśnie robię i nie sprawia mi to jakoś specjalnie kłopotu. Możecie spróbować albo stosować swoje własne, sprawdzone metody. W końcu ważny jest skutek. Wakacje to okres odpoczynku i leniuchowania. Wakacje to też moment, kiedy można sobie zaordynować wrzucenie na akwarystyczny luz i powiedzenie sobie, a niech się dzieje co chce, a nie będę się przejmował. Polecam co jakiś czas taki eksperyment zamiast siedzenia przed szybką i napinania się, że coś nie wychodzi. No i ja właśnie taki okres przechodzę. Pozwalam włazić glonom na szyby, obserwuję, gdzie powstają zarzewianitek. A niech mają nie ciągle narażone na zniszczenie przez moje podstępne działania. Niech sobie trochę porosną, a niech im się wydaje, że mają przewagę liczebną. Ale prawdy w tym nie ma za grosz, bo ja noszę okulary, więc mam przewagę optyczną. One o tym nie wiedzą, więc dokazują. Tak więc spokojnie patrzę na wszystko i na nie, i na zielonego lotosa, który długo siedział cicho, a teraz zaczął rosnąć, jakby ktoś mu palec w korzenie wsadził. Nie lubię tego lotosa. Nie dlatego, że jest brzydki, ale za jego niezwykle szybki rozwój i rozmnażanie. Jak zacznie rosnąć, to zaczyna też mnożyć się jak chwast. Nagle staje się rośliną przypominającą wzrostem i rozwojem moczarkę. I jakby mu pozwolić, to zarósłby wszystko, co tylko na swojej drodze napotka. A że przechodzę okres luzowania bokserek, nie przejmuję się jego wzrostem. Nie przejmuję się też tym, że niektóre rośliny położyły się na tafli, że niektóre rośliny wylazły ponad taflę, ani tym, że niektóre rośliny próbują zakwitnąć. Nie przejmuję się. Nie przejmuje się też tym, że raz na tydzień nie ma filmu. Jak wakacje to wakacje. Macie niezwykłą okazję sobie ode mnie odetchnąć. Zresztą Mossard ma stary, rozpadający się komputer, więc i jemu da trochę odpoczynku, a niech ma, bo na obróbce filmów się niestety totalnie wiesza. Mossard zbiera razem z widzami kanału na nowy sprzęt, więc dobrze by tego starego nie zajechać do końca, bo żadnego filmu już nie będzie. Przy okazji prywata. Jakby ktoś. Ktoś chciał dołożyć do puli, to zapraszam do wspierania na Patronite, jak i do wpłat na prywatne konto na Kaimanach. No, a jak ktoś nie chce, to nic nie musi, bo to tylko dobra wola. Pamiętacie, korzeń w 375 był od góry obrośnięty hemiantusem, Już nie jest. Zdjąłem heńka w całości, a to tylko z tego powodu, że musiałem zlikwidować mały filtr, który polewał wodą czubek korzenia. Okazało się, że za dużo sprzętu elektrycznego na jednej linii i gniazdko zaczęło się świecić podobnie jak choinka i firanki na święta. Próbowałem też zmniejszyć obciążenie linii przy pomocy zmiany głównego filtra w 375. Jak niektórzy pamiętają, pracuje tam Chińczyk HW304A. Postanowiłem go zamienić na leżącą na razie odłogiem Tetre EX800, ale zerknąłem na pudełka. Chińczyk ciągnie 9W prądu. Tetra 10,5W. No i plan legł w gruzach i tylko mały filterek poleciał w ramach ratowania gniazdka. Zawsze podobały mi się brzanki, teraz przestały. Choć to nadal piękne ryby, to już ich więcej nigdy nie będę hodował. Nie dość, że załatwiają się między sobą, likwidując najsłabsze sztuki, to zabiły mi samice szczupieńczyka, których parę mi podarowano. Pięknie się trzymały, latały za sobą i podchodziły do tarła. Niestety brzanki doszły do wniosku, że samica im się nie podoba i ją załatwiły. To w ogóle mój błąd. Osobiście nie chciałem ich wkładać do akwarium z brzankami, ale darczyńca nalegał. Pamiętam jak powiedział, że widzi akurat tutaj miejsce dla szczupieńczyków z brzankami. Któregoś dnia zobaczyłem samicę na dnie wśród roślin jeszcze żyła. Wyłowiłem ją i razem z samcem przeniosłem do 375 litrów. Niestety była tak pogryziona i osłabiona, że nie przeżyła już tego dodatkowego szoku i padła następnego dnia. Samiec natomiast się zaaklimatyzował i pływa razem z górami, które chyba bierze za swoją rodzinę. Od tego momentu postanowiłem nie ingerować w życie brzanek i poczekać aż wykończą się do ostatniej sztuki. Stado miało ponad 20 sztuk. Myślałem, że w takiej grupie ich agresywne zachowanie rozłoży się mniej więcej porówno, ale okazało się, że nie. Najsłabsze są likwidowane przez najmocniejsze osobniki. Z całego stada zostało kilkanaście ryb i nic im już nie będę dokładał. Ale to oczywiście nie znaczy, że o nie nie dbam. Dbam, ale ich nie lubię.